Nie pochodzę z bogatej rodziny, czy też nie jestem dzieckiem resortowym. Jestem dziewczyną z Saskiej Kępy, ale z małego mieszkania, w którym mieszkałam ja, mama, tata, mój brat, babcia na 50 metrach kwadratowych. Myślę, że to mnie też nauczyło takiego dystansu do pieniędzy, do wielu rzeczy, które gdzieś z czasem przychodzą, ale wiele w człowieku zostaje. Grażyna Piotrowska-Oliwa, prezes Virgin Mobile Polska IC, od 25 lat w biznesie. Na pierwszej kartce z radą główną dla siebie młodszej na pewno napisałabym ucz się, czyli rób to, co robiłam zawsze, począwszy od przedszkola, od szkoły podstawowej. Widząc, że jest nowe pole, nowy obszar, w który chce się wejść, trzeba ten obszar bardzo dobrze poznać. Trzeba się po prostu stale rozwijać, uczyć, wynajdować braki w swojej wiedzy, braki w tym, co chciałoby się lepiej poznać i po prostu dobierać do tego odpowiednią edukację. A moja mama jako inżynier projektowała, czy pracowała przy warszawskim metrze. Pierwsza linia, która powstawała, to też jest, gdzieś zawsze wyczuwam tą energię mojej mamy. Z kolei duże elektrownie w Polsce również wyczuwam gdzieś tam ducha swojego taty, który niestety odszedł, umarł jak miałam 15 lat. I ta ambicja jest po tacie i po mamie. Skoro oni potrafili brać udział w dużych przedsięwzięciach, to dlaczego ja nie mogę? Druga kartka, nie poddawaj się. W tym sensie, że leżysz na łopatkach, na ringu, zaliczyłeś knockout, właśnie odliczyli ci do 10. Leżąc na tych łopatkach, skorzystaj z tej chwili, żeby przygotować strategię, jak wygrać następny mecz. Czyli pierwsze, z kim będziesz walczył i jaką wygrać technikę, żeby drugi raz nikt cię na łopatki nie rozłożył. To, co się stało, czyli sposób, w jaki pożegnałam się z Pegnigiem, czyli w świetle kamer de facto publiczny lincz, zwolnienie z pracy przez premiera i później wypominanie, co ja zrobiłam, a tak naprawdę nic nie zrobiłam, jak się później okazało, to na pewno jest cios, który nie powoduje, że człowiek nagle mówi, no nic się nie stało. Trzeba to było trochę odchorować, zastanowić się, jaki był powód. Także chwila stop, reset, pomyślmy, co dalej. Natomiast jedna rzecz, wyciągaj wnioski, ale nie rozdrapuj ran, nie posypuj ich solą, nie trać czasu na rozpamiętywanie, wstań, otrzep pióra i jedź do przodu. Kartka numer 3, miej przyjaciół. Nie w tym sensie, że miej przyjaciół, polityków, czy gdzieś tam na różnych stanowiskach, którzy będą w jakiś nie fair sposób promować kogoś, kto na to nie zasługuje. W tej drodze na szczyt spotyka się różnych ludzi. Spotyka się ludzi, którzy mogą się stać wrogami, a można stwierdzić, że to jest ta osoba, która podziela te same wartości i to są osoby, z którymi chce się spędzać czas czy budować relacje. Jeżeli człowiek idzie w górę, jeżeli się wspinamy na jakiś szczyt, warto zostawiać sobie gdzieś po drodze te takie kołki, czy zabijać po prostu ćwieki. Tym solidnym oparciem są przyjaciele. Nie warto zrażać ludzi, nie warto palić za sobą mostów. Trzeba pamiętać o tym, że w drodze na szczyt warto budować wsparcie, bo jak się będzie kiedyś z niego schodzić albo spadać, to wtedy będzie komu ciebie złapać. I o tym naprawdę warto pamiętać.